Jeronie, mamy teraz 25 ryjek i tak chciała, żeby pogadać z wami, że z kolei jest taka wielka okazja, niestety nie trzymam moczu. Generalnie chciałem powiedzieć, że mój mąż, wzięliśmy rozwód, ponieważ nie zadowalał mnie w łóżku. Chodzi generalnie o to, że nie przykręcił poręczy do łóżka, ale jednocześnie... Cześć, jestem Ciurykiem Gorolem. Jestem takim małym ciulem z Sosnowca i chciałem pokazać wam teraz taką gorolską, chamyską gadkę. To ci godom, on przyjechał tutaj na tym kole, o tutaj strażok, on przyjechał na tym kole i wdupił się w ta chałupa i to się zaczęło jarać. No to ci godom, nie fulą, ful, nie, no ci godom, tutaj ten strażok, co, mam ci dupnąć. I on na ostatnim takim dziennikarzu z TVP... No i ostatnio rucham takie dwie dupeczki. One mówią, łapią mnie za pośladki, jesteśmy razem w jacuzzi, a mi tak furla. Penis. I myślę sobie, o nie, mam takiego małego fiutka. A tu dwie laski. Nie, nie. Dupce po tym kątem. Cześć, jestem Ewa Błachnio, jestem najpiękniejszą prezenterką absurdalnych wiadomości i teraz opowiem wam o tym, jak to trzech gangsta raperów wchodzi na... Generalnie ten Marcin Zbigniew Wojciech, kocham go, najlepszy. Marcin Zbigniew Wojciech, bardzo mi się podoba, jest bardzo przystojnym facetem. Generalnie taki fara, ale jak patrzę na niego, no w nogach by nie spał. Z Krakowa jestem. Dobra, tak naprawdę jest to z Jędrzejowa, ale wszyscy znają tylko Kraków. Jędrzejów, takie małe zadupie koło Krakowa, ale mówię, że jestem... Siemanko, to jest moja chata. Tam się najebałem, tu leżałem, tam mnie nie znają. O, taki mam biceps, patrzcie, wcześniej tylko buba pedał, a teraz jednak biceps jest. Podrobiłem trochę, patrzcie na to. A zobaczcie, jak się wygina ten łokieć. Kto z was potrafi wygiąć tak tego łokcia? Nie wiem, czy ktoś z was potrafi, bo teraz pokażę. Pęk, 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 pęk. Proszę pana... Chciałem panu bardzo zadać bardzo ważne... Szanowni państwo, a teraz widzimy tutaj z tyłu Roberta Korulczyka z Kabaretu Młodych Panów. Robert, jak wiecie, zawsze modnie ubrany. Skąd on ma te ciuchy? Teraz już wiadomo. Zawsze tak się potrafi wystroić. Siemanko, to ja z moją starą. Jesteśmy już 3 lata po ślubie. No właśnie, widzicie, 3 lata po ślubie. Nie ma miękkiej gry. Dziękuję bardzo.